Obraża Polaka! Cyniz Polaka! 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 Obraża Polaka! Wystąpi teraz pan profesor Marek Dyrzewski. Bardzo prosimy, panie profesorze. Szanowni państwo, nie miałem dzisiaj mówić, ale w zastępstwie osoby, która planowana była do wystąpienia, zaimprowizuję pewną refleksję. Otóż wydaje mi się, że walcząc o wolne media w naszej ojczyźnie, a także w szczególności o telewizję Trwam, o takie jej prawa, jakie przysługują innym mediom, my w istocie prowadzimy walkę o wiele ważniejszą. Mianowicie walczymy o trzy wartości, które zaczynają się na literę P. Zacznę od pierwszej. Od prawdy. Otóż kilka miesięcy temu w Gazecie Polskiej Marek Rynkiewicz napisał, że wystarczy nacisnąć przycisk pilota, a na ekranie telewizora jawi się nikczemnie zmanipulowany obraz naszej ojczyzny. I oto widzimy nierzeczywiste państwo, nierzeczywisty rząd, nierzeczywistą gospodarkę, nierzeczywiste wojsko, nierzeczywistych Polaków, a oprócz tego jeszcze nierzeczywistych artystów i literatów, którzy przekonują nas, że właśnie ta nierzeczywistość to jest dopiero rzeczywistość. Chyba rację miał wielki hierarcha polskiego kościoła, ksiądz biskup Antoni Dydycz, kiedy podczas poruszającej homilii w dniu 10 kwietnia przed dwoma miesiącami w katedrze warszawskiej mówił, że ma się wrażenie, że wokół nas budowano od pewnego czasu coś, co należałoby nazwać imperium kłamstwa. Dzisiaj w kulturze postmodernizmu, która stara się obalić trzy fundamentalne wartości, te filary, na których wspierała się kultura śródziemnomorska i chrześcijańska, wartości takie jak prawda, dobro i piękno, wydaje się, że w tej kulturze nie ma pogody dla prawdy. Coraz głośniej i coraz zuchwalej rozbrzmiewa szydercze piłate, pytanie Piłata, cóż to jest prawda? W tym kontekście wagi nabiera ostatnia encyklika Jana Pawła II, właśnie poświęcona obronie prawdy.
Veritatis Splendor. Dlaczego walczymy o tę toruńską telewizję i to toruńskie radio? Otóż, proszę Państwa, dlatego właśnie, że w jej służbie i tej ewangelizacyjnej, i tej informacyjnej, i tej wychowawczej, i tej dziennikarskiej, jako jedynym polskim medium elektronicznym jaśnieje blask prawdy. Druga wartość, pamięć. Proszę Państwa, bez pamięci, bez wiedzy o przeszłości nie ma wspólnoty, jaką jest naród. Przypomnę słowa Norwida. Wiedz, że to przez tradycję wyróżniony jest majestat człowieka, a ten, co od strumienia historii odrywał się, dziczeje na wyspie oddalonej i powoli w zwierzę zamienia się. Czy polskie władze edukacyjne chcą zamienić w zwierzęta kształconą w polskich liceach młodzież? Dlaczego degradacji podlega nauczanie historii? Dlaczego degradowana jest formacja ogólnohumanistyczna? Coś z tym mikrofonem, tak? Degradacja ogólnohumanistyczna, a więc budowana przez trzy przedmioty, tak radykalnie marginalizowaną na podstawie wprowadzanej nowej podstawy programowej historii, a także literatury polskiej, a także wiedzy o kulturze. Bo proszę Państwa, jak słyszeliśmy, obserwując heroiczny protest głodowy w obronie właśnie tej humanistycznej edukacji w Krakowie, w Warszawie, w Siedlcach, w Tarnowskich Górach, w Częstochowie, w Nysie, we Wrocławiu i w Nowej Rudzie, nie chodzi tylko o sam zakres nauczania historii. Chodzi o takie kształcenie humanistyczne, które jednocześnie będzie kształtowaniem postaw, charakterów i przede wszystkim postawy patriotycznej. Poprzednia minister edukacji narodowej mówiła, że chodzi o budowanie otwartego patriotyzmu obywatelskiego. Cóż to za słowny dziwoląg? Patriotyzm jest jeden. Ten, który tak pięknie zdefiniował biskup Ignacy Krasicki w swym hymnie do miłości kochanej ojczyzny. Miłość ojczyzny to jest wartość. To jest wartość, w imieniu której można śpiewać hymn. I biskup mówił jeszcze o kwalifikacjach moralnych tych, którzy ojczyznę kochają. Pisał: czują cię tylko umysły poczciwe. Jeżeli obserwowaliśmy ten heroiczny protest głodówkowy, trwający ponad 50 dni, protest, który na razie został zlekceważony przez polski parlament, bo jednak zatwierdzono te szkodliwe dla wspólnej pamięci historycznej Polaków zmiany programowe, to jednak dali oni wzór, co znaczy święta miłość kochanej ojczyzny. Jeszcze mówiąc o pamięci, trzeba mieć punkt widzenia dzisiejszy dzień. To jest, proszę Państwa, kolejna miesięcznica tragedii smoleńskiej. Muszę powiedzieć, że z perspektywy współzałożyciela Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Narodowej Tragedii w Smoleńsku widzę, jak strasznie trudno przebija się do świadomości społecznej ta myśl, że przecież pomnik w hołdzie tym najlepszym synom ojczyzny, którzy oddali życie w Smoleńsku, powinien stanąć natychmiast. Dlaczego 3 tygodnie po tragedii mógł stanąć w Wilnie na Antokolu? Dlaczego kilka miesięcy po tragedii mógł stanąć w Tatabánya na Węgrzech? Przykre, że na odsłonięciu tego pomnika nie było ani jednego delegata Korpusu Dyplomatycznego Polski. 2 lata z górą mija, a pani prezydent Gronkiewicz-Waltz zadowoliła się ankietą,
na próbie 1000 obywateli z pytaniem, czy widzą konieczność, podkreślam to, jeszcze jednego pomnika w Warszawie, dedykowanego ofiarom tragedii smoleńskiej, skoro na Powązkach istnieje już jeden. Gdyby takie pytanie postawiła w 1989 roku, czy konieczny jest jeszcze jeden pomnik Powstania Warszawskiego, skoro na Powązkach istnieje już kilka, to pytanie to potraktowano by jak obelgę. I dlaczego kłaniamy się telewizji Trwam i tej toruńskiej rozgłośni? Ponieważ było to jedyne w Polsce medium elektroniczne, które oddało sprawiedliwość tej katastrofie, które w sposób nieubłagany dociekało prawdy o okolicznościach jej powstania i które stało się głosem tych, którzy rankiem 10 kwietnia przed 2 laty głos utracili. I trzecia wartość po prawdzie, pamięci, to polskość. Ogromnie zagrożona, bo najlepiej to zagrożenie oddaje wypowiedź jednego prominentnego polityka z Biłgoraju. Trzeba powiedzieć Polakom otwarcie, że muszą się wyrzec tej polskości. Wydaje się, że tego zdania nie można bagatelizować, bo to zdanie dopiero wyjaśnia nam przyczyny uporu, z jakim polskie władze bronią tej dehistoryzacji i depolonizacji edukacji humanistycznej w polskim liceum. Proszę Państwa, ale polskość to także naród, który, jak śpiewaliśmy przed chwilą słowami pieśni Konfederatów Barskich, naród, który u Chrystusa jest na ordynansach. Ten naród dziś jest również obrażany, ponieważ wycofuje się edukację religijną, katechezę z programów szkół, ponieważ ów prominentny, nazwę go polityk, obraża publicznie w mediach obelżywym słowem wybitnego hierarchę polskiego kościoła i ten sam prominentny polityk 1 maja po zjeździe w sali kongresowej mówi do swoich zwolenników: idźcie i zmieniajcie oblicze ziemi, tej ziemi, wyraźnie szydząc z tych wielkich słów, które 2 czerwca podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II zabrzmiały na Placu Zwycięstwa w Warszawie i od których zaczęła się wielka odmiana naszej ojczyzny, od których to Polacy wstali z kolan, poczuli się dumni, zachwyceni wielkością polskiej kultury, którą ten papież uosabiał i przekonani o tym, że warto być Polakiem. Dzisiaj śpiewaliśmy podczas naszego marszu Rotę. Zakończę słowami, które cytowałem 31 marca. Bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie proch i pył, ta antypolska zawierucha. Witajcie, drogie mohery! Witajcie, niezłomni! Abraham, zdrawia! Nie przeszkadza nam deszcz. Dobrze. Moi kochani, dzisiaj wy jesteście elitą naszego narodu. Wy przyniesiecie te wartości. Bo czyż tą elitą są ci, co się pokazują w telewizorze? Nie! A może pan Adamowicz, prezydent Gdańska, który przywrócił rzekomo historyczną nazwę stoczni imienia Lenina? Hańba! 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 I po trzykroć hańba! Możemy mu
Możemy mu tylko przypomnieć, że jest jeszcze parę innych nazw historycznych do przywrócenia. Niedaleko tutaj, we Wrocławiu, na ulicy Mickiewicza, historyczna nazwa Adolf Hitler Strasse. A może tą elitą jest pan prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Hańba! Nie zgodziła się. Nie zgodziła się na niewielką pikietę Solidarności, która miała stanąć przed Stadionem Narodowym we wtorek, protestując przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Ale zgodziła się za to na przemarsz kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy kibiców rosyjskich, którzy, jak sama powiedziała, nie złożyli wniosku, nie złożyli formalnego wniosku, ale z rozbrajającym uśmiechem powiedziała w telewizji, sam to widziałem, no ale u nich jest inne prawo. Polska! Tu jest 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 Polska! No właśnie, no właśnie. Nie tak dawno, parędziesiąt metrów stąd, też z okazji 10 miesiąca, pytałem się, może niektórzy z was słyszeli, czy jaka jurysdykcja u nas obowiązuje? Czy to jest Polska, czy już prowincjański kraj? No to dostaliśmy odpowiedź. Dostaliśmy odpowiedź. Ale do tego nie dopuścimy. Nie dopuścimy, jak powiedziałem. My tu jesteśmy tą elitą, która ma te wartości przenieść. Nie dopuścimy do tego. Pamiętacie przecież o pierwszych tygodniach stanu wojennego, kiedy był zapał, kiedy się mówiło zima wasza, wiosna nasza. Pamiętacie to? Okazało się, że to nie tygodnie, nie miesiące, a trochę dłużej. Zapał potem osłabł trochę, ale dotrwaliśmy. Dotrwaliśmy, walczyliśmy i wygraliśmy. Co prawda potem nieopatrznie jako naród oddaliśmy władzę niewłaściwym ludziom. Ale teraz już tego błędu nie popełnimy. Nie popełnimy. Nie będzie grubej kreski. Także spokojnie, wytrwamy, doczekamy już niedługo, wierzcie mojemu nosowi, już niedługo. My też czujemy to! Dobrze, dziękuję. Brawo. Kiedy 31 marca, jeśli nie pamięć nie myli, spotkaliśmy się tutaj i wyrażaliśmy swój sprzeciw wobec zagrożenia, jakie wówczas wisiało nad telewizją PAN. Zagrożenie wyeliminowaniem z możliwości pojawienia się telewizji na multipleksie. Wydawało mi się, że tak poważnego protestu, jaki polskie społeczeństwo na ulicach polskich miast, jakiemu dawało wyraz, nie sposób zbagatelizować. Wydawało mi się, że w państwie prawa nie sposób tak bardzo zlekceważyć, tak bardzo zignorować proste fakty. Telewizja PAN spełnia wszystkie wymogi, które Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyznaczyła wszystkim zainteresowanym multipleksom. A jednak kilka dni później okazało się, kilkanaście dni później okazało się, że nie ma tej sprawiedliwości. Nie jesteśmy państwem prawa. Że są zasady dla równych i równiejszych, że są zasady dla lepszych i dla tych gorszych, że nie wszyscy są tą samą miarą mierzeni. Dzisiaj idziemy ulicami Wrocławia, protestujemy, leje deszcz, ale już wczoraj, drodzy państwo, przeczytałem, że jesteśmy marszem wstydu, marszem oszołomu, hańby, obciachu. I wtedy i dzisiaj cisną mi się proste pytania na usta do wszystkich tych, którzy tak mówią. Gdzie jest ta tolerancja, o którą walczycie, o którą wojujecie na łamach swoich gazet? Gdzie jest to zaufanie, które tak często powtarza w swoich
wypowiedziach, wywiadach pan premier Donald Tusk. Gdzie jest ta polityka wzajemnego zaufania, wzajemnej tolerancji, pluralizmu politycznego, wzajemnego szacunku? Gdzie jest to wszystko, kiedy mówicie o nas tutaj zgromadzonych? Oszołomy, obciach, wstyd, hańba. Jesteśmy tak samo jak każdy inny w tym narodzie i w tym społeczeństwie uprawnieni do tego, żeby mieć telewizję, radio, gazetę, która mówi to, co uważamy za dla nas najważniejsze, za te same wartości, które wyznajemy my. A jednak ci wszyscy, którzy walczą z wykluczeniem, ci wszyscy, którzy walczą o tolerancję, walczą z przejawami wszelkiego rodzaju ksenofobii, ci wszyscy odmawiają nam tego prawa. Ja chcę Państwu dzisiaj powiedzieć, niech sobie tak mówi. Niech sobie pada deszcz, niech walą pioruny, niech ta umierająca gazeta mówi, że ten marsz jest nieistotny, nieważny, że przynosi wstyd i obciach. My trwamy i trwać będziemy, bo mamy do tego święte prawo, żeby walczyć o nasze prawo do tego, aby telewizja Trwam, Radio Maryja, czy dziennik, nasz dziennik funkcjonował. Miał takie same możliwości nadawcze jak inne media. Dzisiaj, drodzy Państwo, wiem, że ani ten deszcz, ani ta niesprzyjająca aura nas nie zniechęci. Wiem to doskonale, bo to, co nam przyświeca, jest głęboko w naszych sercach i umysłach. To nie jest tylko i wyłącznie interes. To nie jest tylko i wyłącznie wspólnota interesu, która cechuje Platformę Obywatelską. Drodzy Państwo, dziękuję Wam za to. Nie będziemy przeciągali, bo rozumiem, że nie wszyscy mają parasol. Ale jeśli macie jeszcze chwilę, to oddaję głos Tomaszowi Małkowi, któremu chcę bardzo serdecznie podziękować, bo to on jest dzisiaj tutaj głównym organizatorem i to Solidarni 2010 spowodowali, że się spotkaliśmy i wyrażamy ten nasz protest, ten nasz bunt wobec dziennikarzy, wobec wszystkich zainteresowanych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, drodzy Polacy, to jest drugi wrocławski marsz w obronie telewizji Trwam, marsz w obronie wolności. W całej Polsce takich marszy odbyło się już blisko 80. Dla telewizji Trwam zebrano ponad 2 200 000 podpisów. Uchwały z poparciem ślą miasta, powiaty i gminy. Ale nasze władze są zabetonowane. Mają nas w całkowitej pogardzie. My dla nich nie istniejemy, bo przecież oni ostatnio wygrali wybory. Ale wygrali je dzięki kłamstwom służących mediów. Kiedy 2 lata temu miała miejsce ta straszliwa tragedia, ta straszna zbrodnia rosyjska dokonana w Smoleńsku, nikt nie mógł uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Bo takie wypadki się nie zdarzają. Teraz w świetle badań naukowych wiemy, że to nie był wypadek. Teraz wiemy, że to był wyrok śmierci wykonany na naszym prezydencie, na naszej generalicji, na naszej elicie narodu, wykonany z całą premedytacją. Ta rosyjska zbrodnia dokonana przy współudziale rządu Donalda Tuska. I Komorowski zdają sobie sprawę, że my wiemy, jak to naprawdę się odbyło. Dlatego nigdy dobrowolnie nie zgodzą się na telewizję Trwam. Bo telewizja Trwam stoi na gruncie prawdy. Skoro ci ludzie mają na sumieniu 96 wielkich Polaków, to nie cofną się przed niczym, żeby zachować swoją władzę. Dlatego czeka nas długi marsz. Czeka nas wielka praca, a możliwe, że nawet walka o Polskę. A do takich czynów potrzebna jest odwaga. Musimy odważnie bronić swoich racji. Odważnie stać przy prawdzie i bronić telewizji Trwam jak niepodległości. To właśnie Radio Maryja i telewizja Trwam dodają nam siły, tak potrzebnej do naprawy naszej ojczyzny. Musimy głosić prawdę o Smoleńsku wszystkim i wszędzie. Musimy wyzbyć się lęku i przyjąć na siebie odpowiedzialność za kraj. A jak trzeba będzie, to odważnie stanąć do walki o Polskę, ponieważ konfrontacja jest nieunikniona. Tylko odważne narody zasługują na niepodległość. Odwagi.
w imię Boga odwagi. Brawo! Nie oddamy wam telewizji. Nie oddamy.